Proszę Państwa, ja no już wiele lat tutaj siedzę w tej polityce. Powiedzmy sobie, po raz pierwszy to byłem 48 lat temu. Zająłem się polityką. Pierwszy raz poszedłem siedzieć za politykę w 64 roku. Czyli to już wynika, ile tam już jest? 46 lat. Niedługo będzie 50 lat, co się polityką zajmuję. Mam nadzieję, że już wtedy będę mógł być prezydentem Polski. Ale na razie walczymy o prezydenturę Warszawy. I naprawdę jest bardzo ważne, nawet jeżeli nie wygram, to żebym dostał więcej głosów niż kandydat lewicy i kandydat tej lewicy udającej prawicy albo odwrotnie. Powiedzmy sobie jasno. To jest bardzo istotny sygnał dla całej Polski. Bo ludzie mówią tak, Korwin-Mikke startował, dostał 5%, to nie warto. Nie warto na niego głosować, bo jak nie wejdę. Sygnał, że Korwin-Mikke dostał 10% czy 15%, z tym już wejdę do drugiej tury. Czy 15% to jest bardzo ważny sygnał dla Polski. I liczę na Państwa, bardzo przekonacie swoich znajomych, swoje rodziny, że trzeba pokazać, żeby Warszawa pokazała, że można, że Warszawa chce żyć normalnie. Może nie można, ale chce żyć normalnie. Musimy oddychać, bo życie w socjalizmie, czy to jest eurosocjalizm, czy socjalizm afrykański, wszystko jedno jest takie. A może podniosą nam emeryturę za 20, o 20 zł. O. To są perspektywy, takie socjaliści rozumieją przed ludźmi. Widziałem rysunek Karola Fersera, lat temu 50, chyba więcej nawet, prowadzący dziecko, które idzie do szkoły 1 września, wraca do domu, rzuca torbę w kotłów i psia krew. Jeszcze 58 lat do emerytury. Otóż nie, proszę Państwa. Warszawa nie ma iść na emeryturę. Warszawa musi tętnić życiem. Warszawa musi się rozwijać. Warszawa musi się nie bać tego, że się szybko i sprawnie coś robi. Tak, proszę Państwa, musimy ryzykować. Jak ja mówiłem Państwu, że trzeba oddać własność właścicielom. A Pani Grunwald mówi, że to jest ryzykowne. Bo ją, to trzeba zaryzykować. No trudno, proszę Państwa. Wszystko, co wielkie, powstaje z ryzyka. Nawet wielkie. Jak robotnik jechał do Ameryki, to sprzedawał co miał, kupował złotą monetę, jechał do Ameryki, nie znał tam nikogo, ryzykował, tak? Przedsiębiorca pożycza pieniądze, albo bierze swoje, zakłada firmę, ryzykuje. Kobieta wychodzi za mąż, ryzykuje, a może to pijak, może będzie bił. Ona rodzi dziecko, a może umrze przy porodzie, ona ryzykuje. Całe życie polega na ryzyku, a nie na bezpieczeństwie. I nie dajemy się zwariować, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. To jest strategia ślimaka, który jest w swojej muszli niebezpieczny. Nie, proszę Państwa, musimy być dynamiczni, musimy być szybcy. I ja taką wizję Warszawy oferuję. Jak ktoś się boi, no to niech siedzi w tym zapyziałym mieście. Ja chcę je przerobić na miasto normalne. Na miasto, którego będziemy mogli być dumni. I nie będę go promował. Bo te promocje miasta, to wiecie. Bo banda cwaniaków bierze tam pieniądze, daje ze przejrzonej firmą, które robią promocje, dostaje z tego 20% tego, co na tej firmie, prawda? Na taka promocja miasta. Bo ja wiem, Nowy Jork się nie promuje, a jakoś żyje. W związku z czym ja nie będę miał promocji miasta. Jak ja będę rządził, to miasto będzie znane tak samo jak Kamień Pomorski był znany w Polsce. Nie trzeba go nie promować. Ludzie będą przyjeżdżali i zobaczyć, cholera, jak to jest, rzeczywiście, no jak to jest? Jak to działa? Jak to działa? Będą przyjeżdżali sami. Nie będziemy go promowali. Miasto musi być dumne samo z siebie. Musimy być dumni z tego, że jesteśmy warszawiakami. Musimy być dumni z tego, że żyjemy w mieście przyszłości. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam teraz pana...